Włodzimierz Lubański to jedna z legend górnika Zabrze. Do dzisiaj budząca podziw i sympatię fanów zabrzeńskiego klubu i to w każdym wieku. Czego najlepszym dowodem była frekwencja na spotkaniu z kibicami, które odbyło się przed niedzielnym meczem ze Śląskiem Wrocław. Byłem strasznie zaskoczony, bo jak zobaczyłem kolejkę, która ustawiła się do tego, żebym ja podpisał autografę na moim zdjęciu, byłem szokowany, że tylu ludzi jeszcze. I to w różnym wieku, bo to ja rozumiem, że ci, którzy po prostu z nami. E... Dojrzewali, byli naszymi kliwicami, ale tam było bardzo dużo młodych ludzi. To dla mnie wielka satysfakcja, że się pamiętasz o, o tej generacji naszej, o nas, o tej drużynie, która, która rzeczywiście. No, zrobiła, zrobiła w Zabrzu i, i dla polskiej piłki bardzo dużo. To duża satysfakcja naprawdę i zadowolenie. Choć na stałe mieszka w Belgii, Włodzimierz Lubański często odwiedza Zabrze, którego w 2012 roku został honorowym obywatelem. Ten okres mojego pobytu tutaj w Zabrzu był jednym z najbardziej ciekawych w moim życiu. Ja tutaj oczywiście jako sportowiec dorastałem, dojrzewałem. Były różne momenty, bo były momenty wielkich radości, ale również smutku i, i takiego zwątpienia, ale to miasto zawsze zostanie dla mnie w sercu bardzo, bardzo głęboko. Jak pan ocenia miasto dziś z perspektywy czasu, bo Zabrze bardzo się zmienia. Bardzo się zmienia, to widzę, widzę, pracuje się i w lewo i w prawo, widzę idąc po ulicach, ale to jest po to, żeby po prostu to miasto było z dnia na dzień ładniejsze. Kiedy ja tutaj występowałem, kiedy byłem piłkarzem górnika Zabrze, to większość moich dróg polegała na tym, że przesuwałem się z sośnicy do zabrze, prawda? I tutaj jeszcze w centrum troszeczkę, ale dzisiaj, jak patrzę, jak się to wszystko rozbudowuje, jak to pięknieje, ładnieje, no to trzeba powiedzieć, że e, jesteśmy dużą drogą w Europie, dużą drogą w Europie. Mimo, że od zakończenia kariery piłkarskiej Włodzimierza Lubańskiego minęło już kilkadziesiąt lat, to do dziś jest on doskonałym ambasadorem Zabrze w kraju i poza jego granicami. Wielokrotnie tego doświadczyłam i to w różnych sytuacjach. Niezależnie, czy to były wizyty w zakresie kultury czy gospodarki. Powiem szczerze, niejednokrotnie spotykałam się w ambasadach z ludźmi, którzy oczywiście przede wszystkim doskonale znają historię Górnika Zabrze, znają historię Włodzimierza Lubańskiego i naszych zawodników. Włodek Lubański to jest taka postać, która jest szeroko rozpoznawalna no ale też kochana przez kibiców, kibiców sportu. Przy okazji wizyty w mieście legendarny piłkarz wraz z żoną odwiedzili między innymi ratusz, w którym spotkali się z władzami miasta oraz naczelnikami. Jeśli patrzymy na dokonania Górnika, na Włodka Lubańskiego, na cały zespół, który przecież wtedy z nim grał, ci chłopcy, którzy do, do dziś się spotykają, chłopcy, którzy dziś już mają kilka dekad za sobą, myślę, że to jest wzruszające i to pokazuje jedno, że kiedy zbuduje się dobry zespół, można osiągnąć wiele. A ponadto, że bez pracy trudno osiągać sukcesy. Dziś w zabrzu, na Śląsku mamy coraz więcej kibiców, nie tylko wiernych kibiców, ale kibiców, którzy rzeczywiście doceniają potencjał piłki nożnej. Mamy też coraz więcej czynnie uprawiających piłkę nożną i to. Od najmłodszych do najstarszych chłopcy, dziewczynki. Tak więc yy, myślę, że mamy to coś, co nas łączy, i to jest piękne, że. Tu, na boisku, widzimy fantastycznych sportowców, tu wiemy, że kibicujemy górnikowi, i tu naprawdę jesteśmy jedno. Przede wszystkim chciałem pozdrowić wszystkich kibiców, jeżeli mogę, oczywiście mieszkańców również, ale tych kibiców, Górnika Zabrze, życząc im przede wszystkim dużo zadowolenia z tego, że, że przychodzą na mecze, żeby te emocje, które oni przeżywają razem z zespołem, żeby były radosne, żeby mieli satysfakcję z tego, że oglądają swój zespół, no i żeby Górnik Zabrze zawsze był w tej najwyższej klasie sportowej w ekstraklasie.